Na razie tylko tabliczki informują, co za kilka miesięcy pojawi się w tym miejscu, a grupa młodych ludzi ze swoją opiekunką sadzi tu właśnie sadzonki żonkili. Symbol, który ma dawać nadzieję i wiarę, i na pewno tak jest, ale kwiat, choć piękny, nie zastąpi człowieka, szczególnie młodego, pełnego energii i chęci pomocy, a tacy pojawili się przed siedzibą Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, i to w sporej grupie. Faktycznie tak jest, że przy nie tylko dzisiejszej, ale przy większości uroczystości, spotkań, wydarzeń w naszym stowarzyszeniu przychodzi młodzież, która no jest jakby nie było naszą przyszłością. Nie boją się hospicjum i to jest też ważne, słuchają wolontariacie, ale też uczestniczą aktywnie w tym wolontariacie, ponieważ również to dzisiejszy dzień świadczy o tym, że zarówno najpierw nauczyciele są otwarci na to i gotowi, ale również rodzice, którzy wyrażają na to zgodę, do tego, żeby młodzież spotkała się z naszymi pacjentami, z nami w hospicjum, w miejscu, w którym jednak no, spotykamy się z chorobą, czyli łamiemy pewną barierę lęku, niepewności, obaw, co nas czeka za murami hospicjum. I faktycznie gotowość młodzieży na takie wydarzenie i ich obecność świadczy o tym, że również my dorośli jesteśmy odpowiedzialni, że decydujemy się na to, że pozwalamy. Młodzi ludzie wzięli także udział w spotkaniu z Bartoszem Wróblewskim, koordynatorem wolontariatu Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, który stara się, aby dzięki wspólnej pracy całej społeczności hospicjum pozyskiwać młodych, empatycznych ludzi, którzy nie boją się wyzwań i chcą pomagać drugiemu człowiekowi. Rok tych wolontariuszy pojawia się coraz więcej i coraz więcej zostaje. Ja mam taką nadzieję i życzę sobie tego, żeby 90% z tej grupy, która dzisiaj odwiedziła nasze stowarzyszenie, została z nami i wspierała nasze działania zarówno na zewnątrz, jak i bezpośrednio przy pacjentach. Myślę sobie, faktycznie jest to trudny wolontariat, ponieważ wymaga dużego zaangażowania, ale też i przede wszystkim empatii, uważności na potrzeby drugiego człowieka. A ten wolontariat przy pacjentach jest skierowany głównie dla osób, które ukończyły 16 rok życia i myślę sobie, że to jest też taki wyznacznik wiekowy, który pokazuje, że ta osoba też już jest świadoma i bardziej odpowiedzialna i nie będzie to tak zagrażające i obciążające dla młodego wolontariusza, jakby to było w przypadku młodej osoby. Ta pomoc jest niezwykle ważna, szczególnie w opiece paliatywnej, która pozwala ludziom nieuleczalnie chorym przeżyć swoje ostatnie dni w bliskości z drugim człowiekiem. Cecily Sanders, która tworzyła opiekę paliatywną, my zresztą ten cytat mamy przed wejściem do hospicjum, powiedziała, że liczysz się, ponieważ ty jesteś tym, kim jesteś i liczysz się do ostatnich twoich dni, a my zrobimy wszystko, nie tylko pozwolić spokojnie ci odejść, ale również żyć aż do śmierci. Czyli życie, które jest nam dane, my również w hospicjum celebrujemy. Oczywiście również opiekujemy się w trakcie umierania. Towarzyszymy również bliskim. Pamiętamy o tym, że osoba, która zostaje po śmierci bliskiej osoby, wymaga wsparcia. My to umiemy robić. My tym dzielimy się z innymi, uczymy. Sami tutaj tego doświadczamy, sami również tutaj tą opieką otaczamy, wiedząc, że oprócz medycznej opieki, która jest bardzo ważna, leczenia farmakologicznego, na przykład bólu, bo jeżeli cierpimy z powodu bólu fizycznego, trudno nam mówić o innych sferach życia, ale mamy te inne sfery. Nie zawsze w chorobie, albo inaczej, w chorobie często dopiero wtedy zastanawiamy się może głębiej. A naszym zadaniem jest mówienie nam wszystkim, że mamy również sferę duchową, mamy również sferę psychiczną i tą relacyjną, tą społeczną. Dlatego to, co robimy, to jest również, często dłonie są takim schematem, takim rysunkiem świadczącym o opiece paliatywnej. Ta nasza obecność, towarzyszenie, bycie, słuchanie, uważne słuchanie, pozwala nam na to, że zarówno ten bliski, jego rodzina wiedzą, że nie są sami, to jest jedno, ale drugie też, że właśnie, tak jak powiedziała Cecily Sanders, jest ktoś z tobą. Pozostaje czekać na wiosnę i pierwsze żonkile, a na razie cieszyć się, że obiegowe opinie o młodych ludziach, których interesuje jedynie życie w sieci, to nieprawda. Wystarczy tylko zachęta i odpowiednia edukacja. Myślę sobie, że dając tylko możliwość młodym ludziom i motywując ich do tego, pokazując im możliwości, troszeczkę pomagamy im w tym, żeby poszli do przodu. I faktycznie może mieć to znaczący wpływ na to, żeby ci wolontariusze młodzi pojawili się w dużo większej liczbie niż dotychczas, czyli wyciągnięcie ich troszeczkę z tego domu.